Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy nowy tydzień z bieżącą analizą techniczną, ponieważ mieliśmy krótką przerwę, więc pewnie przez najbliższe 1-2 dni będziemy nadrabiać te zaległości, czyli trochę dokładniej spoglądać na wybrane instrumenty. Pierwszy indeks dolarowy. Sytuacja dość ciekawa, ponieważ notowania doszły do dość ważnego oporu 105,50. W zeszłym tygodniu kształt świecy może nie jest jakoś szczególnie wymowny, ponieważ mamy coś, co przypomina szpulkę, czyli korpus pośrodku, górny, dolny cień. I ten górny cień, bym tutaj na niego zwrócił większą uwagę, ponieważ on jest w tej żółtej strefie. W przeszłości, kiedy pojawiał się właśnie górny cień na świecy tygodniowej w tej przestrzeni, to była zapowiedź potencjalnie zmiany nastawienia do dolara amerykańskiego. Na razie nie przekłada się to jeszcze na jakieś większe zdobycze posiadaczy krótkich pozycji. Trend pozostaje wzrostowy. No i tak długo jak ten scenariusz będzie trwał, to oczywiście musimy też dopuścić możliwość przełamania 105,50. Jeżeli jednak żółta strefa jako opór zadziała, no to w stronę 103,40 w ramach wyższego interwału ja chciałbym móc spojrzeć, ponieważ zmiana kierunku ruchu ceny ze wzrostów na spadki często następuje w dość powtarzalny według powtarzalnych wzorców, no tutaj bazujemy oczywiście na klasycznych formacjach, no to ja rysuję w tej chwili taki obszar w okolicach ceny 105, gdzie mamy lokalny opór, który powstał jako szczyty z okolic 7-8 września, więc jeżeli nie uda się tym razem przełamać tej bariery, no to może się okazać, że kształtuje się coś podobnego do kształtu formacji głowy z ramionami. Wyjście powyżej 105 oczywiście otwiera drogę na to, żeby po raz kolejny weryfikować opór koloru żółtego. Jak to się przekłada na euro-dolar? No ogólnie oczywiście mieliśmy kontynuację wyprzedaży i zamianę 107,70 ze wsparcia w opór. To nastąpiło pod koniec zeszłego tygodnia. W konsekwencji cena spada do 106,50. Tutaj mamy małe wyhamowanie, które oczywiście z perspektywy rysowania tej linii poprowadzonej po szczytach, no nie mamy wyjścia, musimy nazwać korektą. Żeby ten sentyment się zmienił, no to aktywność posiadaczy długich pozycji musi być tutaj dużo, dużo większa. Mamy niskie wartości wskaźnika RSI, on tam już próbował zejść poniżej 300 punktów, ale odreagował to podczas piątkowej sesji. MACD powoli się wypłaszcza, ale jednak nadal skierowane jest do dołu, więc tutaj próżno szukać też jakichś sygnałów w postaci pozytywnej dywergencji, czyli jednak ten kierunek południowy wyprzedaż wspólnej waluty europejskiej może dalej postępować. Jeżeli tak będzie, no to 1,0540 jest kolejnym kandydatem, gdzie strefa dotycząca kształtowania wsparć może się uplasować. No ale poczekajmy, bo może ta przestrzeń tu zaznaczona jako czerwona pozioma linia jeszcze zadziała i notowania powrócą przynajmniej w stronę zielonego oporu, czyli 1,0770. Nie zmieni to oczywiście jeszcze nastawienia w relacji do tej niebieskiej ukośnej linii, ale mimo wszystko rozbuduje trochę bardziej w czasie tą fazę wyprzedaży czy też deprecjacji wspólnej waluty europejskiej. Szybkie spojrzenie na nowozelandczyka, gdzie ja rysowałem trójkąt rozszerzający i zachowanie ceny w okolicach 0,5930 jakoś tego środkowego elementu. No i tak naprawdę nie za wiele się tu zmieniło. Cały czas mamy to przeciąganie liny ze szczególnym uwzględnieniem, że ostatnie maksima właśnie koncentrują się na obronie 0,5930 jako oporu, więc może się okazać, że ta wyprzedaż na NZD będzie tutaj kontynuowana. Wtedy oczywiście będziemy spoglądali w stronę próby przełamania po pierwsze 0,5830 jako poziomego wsparcia, ale też i dolnej linii trójkąta rozszerzającego się. Wskaźniki no, pokazują coś odmiennego, ponieważ zaczynają rosnąć, czyli odczuwają tą presję związaną z przyciąganiem w czasie tej fazy, która aktualnie jest tworzona, czyli po prostu brak dynamiki sprawia, że po tych silnych wzrostach, czyli spadkach od 0,63-60 tutaj pojawia się nadzieja na rozbudowanie korekty, ale jak na razie to rozbudowanie następuje bardziej w czasie niż w cenie.
dolar australijski. Tutaj z kolei bardziej kształt struktury przypomina fazę prostokąta, bo tak naprawdę nie mamy nowego dołka od połowy mniej więcej, od 18 sierpnia, czyli cały czas wsparcie w okolicach 0,6360 tutaj funkcjonuje. Opory 0,6470 też są cały czas tutaj brane pod uwagę jako miejsce aktywności podaży. Sama struktura, pomimo że rozciągnięta w czasie dość krótka, tam jest 23,6 przetestowana na początku, czy też na przełomie sierpnia i września, więc tendencja spadkowa jak najbardziej powinna być traktowana jako pierwszoplanowa, no bo skoro nie ma możliwości wyjścia na wyższe wartości, czyli przełamania tego lokalnego oporu, z którym od dłuższego czasu przecież zmagają się posiadacze drugiej pozycji, no to musimy zacząć rozważać dalszą deprecjację też i dolara australijskiego. PLN-y. W przypadku funta do PLN-a mieliśmy oczywiście gwałtowniejsze ruchy związane z interpretacją decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Mamy w przypadku funta do PLN-a dotarcie do 5,43-5,48. Szeroka strefa wynikająca z historycznego oporu. Więc albo traktujemy to oddzielnie, ale wydaje mi się, że na wykresie tygodniowym można to potraktować jako szeroką strefę. Duży górny cień w tej przestrzeni sugeruje, że powraca pozytywny sentyment do naszej jednostki monetarnej. Pytanie tylko na jak długo, no bo oczywiście naturalną rzeczą jest, że po tak silnych wzrostach jakaś korekta się powinna pojawić. 5,33 to jest potencjalnie jedno ze wsparć, które można byłoby tutaj wziąć pod uwagę jako kandydat na najbliższy dołek. Do 5,25 na razie nie mam odwagi sięgać, ponieważ obniżka 100% była na tyle duża, że nie jestem pewien, czy właśnie nasza waluta nie będzie już się utrzymywać na jakichś wyższych wartościach przez pewną jednostkę czasu. W przypadku CHF PLN-a zatrzymanie w okolicach linii 4,87. Znajduje to oczywiście uzasadnienie w historycznych maksimach, z historycznych szczytach. Listopad 22, potem mamy luty 23. Trzeba pamiętać o tym, że zmienność jest bardzo duża. Tutaj akurat wskaźnik Bollingera, czyli przerywane linie, które są na wykresie, jasno wskazują, czy też różnica pomiędzy skrajnymi liniami wskazuje, że ta zmienność może pozostać duża. I tutaj podobnie jak i w przypadku funta do PLN-a, ja bym sugerował, że może się pojawić ruch korekcyjny. Wysokie wartości wskaźnika RSI przypominają, że jest rynek wykupiony, więc 4,77 niebieska przestrzeń, którą przed chwilą przeciągnąłem w prawo, może być użytecznym miejscem dla tego instrumentu. Euro PLN. Wyjście powyżej 4,63-4,62 sprawia, że z oporu zamienia się ono we wsparcie. Tak długo jak cena pozostanie w tych ryzach powyżej tej zielonej strefy, no to spoglądamy dalej na północ. Jeżeli cena spadnie poniżej 4,62, no to będzie można założyć, że na przykład 4,55 może stać się areną, czy też miejscem, gdzie pojawią się kolejni zwolennicy kupna wspólnej waluty europejskiej. Na razie na wysokich interwałach mamy krótki odpoczynek, na niskich przekłada się to tak naprawdę na tylko i wyłącznie na jedną czarną świecę, trochę mało, no ale na pewno to wszystko związane jest właśnie z 4,62, no bo w tym zakresie szeroko rozumianym tutaj pojawiała się jakaś większa aktywność popytu. USD PLN. No to jest jeden z silniejszych chyba wariantów w relacji z PLN-em. Daleko do 4,25, daleko też do 4,50. Notowania są, no nie powiem, że w połowie, ale tak mniej więcej w tym zakresie, więc są równe szanse w teorii zarówno na wzrosty, jak i na spadki. Ja mogę tu oczywiście wskazać jeszcze taki poziom jak 4,36, ale on częściej funkcjonował raczej jako wsparcie, czyli jeżeli cena wyszłaby powyżej tej górnej zielonej strefy, no to rzeczywiście byłaby to trampolina dla kolejnych białych świec. Cena jest poniżej.
I co więcej, zmaga się z tym obszarem od kilku ładnych dni, no ale nie przekłada się to też na pojawienie się nowego dołka. To lepiej będzie widać na wykresie tygodniowym lokalnie 4,29. Ja jednak mimo wszystko będę bardziej tutaj wierny swojemu wsparciu 4,25 jako kluczowemu dla, no, dla wykresu godzinowego, jak i dziennego łącznie z tygodniowym. Ogólnie jest ten instrument dość wysoko, tak? Spoglądam na wskaźnik RSI na wykresie dziennym. Na tygodniówce też prawie została dotknięta linia 70 punktów, ale jest jeszcze tu przestrzeń dla kolejnych białych świec, stąd też to 4,50 gdzieś tutaj chodzi mi po głowie. Surowce, ropa. Na rynkach światowych no, nadziei próżno szukać, ponieważ cena systematycznie rośnie. Ropa amerykańska WTI przełoma 85 i jest coraz bliżej oporu 93. To jest najbliższa przestrzeń, którą ja bym uwzględnił, jeżeli chodzi o możliwość pojawienia się czarnych świec, przynajmniej w jakiejś większej ilości. Trend pozostaje wzrostowy, o czym przypominają ukośne niebieskie linie. Możliwość powrotu do 85 sygnalizowana jest przez bardzo wysokie wartości wskaźnika relatywnej siły, czyli jednym słowem ta seria białych świec dość mocno tworzy jednorodną strukturę wzrostową, więc powrót do 85 jako korekty, tak, to jest coś, co bym zaakceptował, ale dopóki to nie nastąpi, szczególnie dopóki nie zobaczymy stosownej reakcji posiadaczy długich pozycji w okolicach 85, no to trudno wskazać tą dalszą przyszłość dla tego instrumentu, dlatego posiłkuję się trendem i zakładam, że tam bliżej 93,50 ten instrument może być wkrótce kwotowany. W końcu ten sentyment jest skierowany do góry. Ropa Brent. 87 jako szeroka strefa oporowa już dawno przełamana. Sytuacja podobna. Bardzo wysokie wskaźniki, wartości wskaźnika RSI, więc sygnalizują, że te wzrosty powinny być korygowane, więc czerwona strefa z oporu zamienia się z automatu na wsparcie, a to z kolei zmusza mnie do przełowania takie ceny jak 98, czyli jeżeli rzeczywiście pojawiałaby się korekta, co jest zgodne z aktualnym trendem, no to kolejny impuls wzrostowy, jeżeli dołek powstałby w okolicach 87-88, mógłby próbować atakować już wartości bliżej 100 dolarów za baryłkę. Dość daleko wyprzedzam przyszłość i jestem tego świadomy. Ta bliższa związana jest właśnie z tymi dwoma obszarami, czyli czerwonym plus żółtym, który tutaj przypomina o sobie, a nie sięgaliśmy do niego już dość dawno, bo ostatnio to w październiku zeszłego roku tutaj powstawały jakieś kluczowe punkty zwrotne. Złoto. Bez większych rozstrzygnięć. 1900 jako wsparcie się wybroniło. 1955 jako opór też i mamy takie zawężenie struktury, jak widać po liniach przerywanych, naniesionych na wykres w postaci wskaźnika Bollingera. One poruszają się równolegle do osi czasu, a tym samym też musimy czekać na jakieś większe rozstrzygnięcia, większą dynamikę ruchu ceny. Przypomnę, że ogólna tendencja raczej spadkowa, przynajmniej tak to wynika z historycznego odbicia 2070, ale widać ewidentnie, że nie ma jeszcze na tyle dużej siły sprawczej po stronie posiadaczy krótkiej pozycji, żeby to żółte wsparcie przełamywać, więc musimy tutaj cierpliwie jeszcze poczekać. Spojrzę jeszcze na miedź, ale tutaj z tego co widzę też względny spokój, 8150-8700, no bez większych zmian, ruch boczny na wykresie tygodniowym, więc na dziennym tym bardziej, bez jakichś większych tutaj zmian, jeżeli chodzi o interpretację, więc cały czas czekamy, czy będzie kontynuowana wyprzedaż na tym instrumencie, skoro 8700 wybroniło się jako opór, no ale wsparcie 8150 też widać, że znajduje uzasadnienie wśród inwestorów. Co ciekawe, wskaźnik MACD zaczyna falować dość mocno wokół newralgicznej linii 0 punktów, a to jest związane z tym, że i cena porusza się w podobny sposób, czyli po prostu czas płynie, a ona tworzy nam taki ruch horyzontalny. Indeksy. Mieliśmy sporo rolowań, czyli przejścia na kolejne kontrakty. To jest dalszą datą wygasania, co przynosi nam też określone ruchy rynkowe w postaci na DAX-ie luki wzrostowej. Co ciekawe, nie przełamuje ona 16 tysięcy punktów, ale jednak widać, że inwestorzy z większą, dalszą perspektywą czasową byli pozytywnie nastawieni do tego instrumentu. To można oczywiście uzasadnić faktem, że 15700 nie zostało przełamane na indeksie
A tym samym też pozostajemy w tej konwencji, że to jest kluczowe wsparcie. No i to wyczekiwanie jest tutaj ewidentnie widoczne w postaci tego trójkąta rozszerzającego się. To, na co ja zwrócę większą uwagę, to jest oczywiście w tym tygodniu, co się wydarzy w okolicach 16 tysięcy. Czy tutaj powstanie kolejny punkt zwrotny? Jeżeli tak, no to 15700 znowu będę przywoływał. Jeżeli 15700 pęknie, no to będę spoglądał na południe. No, gdzieś tam ten scenariusz spadkowy biorę cały czas pod uwagę, ponieważ zwracam uwagę, że po raz trzeci tworzy nam się potwierdzenie strefy oporowej 16 tysięcy punktów. US100 rysowałem coś na kształt formacji głowy z ramionami, takiej dość mocno rozbudowanej w czasie. Mogę przeciągnąć, właściwie muszę przeciągnąć linię R, prawy szczyt na wyższą wartość, ponieważ taki obie się pojawił w wyniku rolowania. Piątkowa sesja mocno spadkowa na parkiecie technologicznym amerykańskim. Tym samym też cena domyka tą lukę wynikającą z kontraktów. To nie zmienia oczywiście samej charakterystyki wykresu, bo przypomnę, po odbiciu od linii FS100, czyli równości swingów spadkowych 18583, cały czas mamy sekwencję wyższych szczytów i wyższych doków. Ja może wykorzystam tą linię, która posłużyła mi do rysowania potencjalnie prawego ramienia, żeby ona stała się linią trendu wzrostowego, przynajmniej krótkoterminowego. Jednym słowem, tak długo jak notowania są powyżej ostatniego kluczowego lokalnego, może bardziej dołka, czy 15200, no to ten scenariusz związany z odwróceniem, czyli z formacją głowy z ramionami, dziś tutaj jest raczej wtórny. Pierwotny to jest właśnie dalsza kontynuacja tego ruchu na północ. W końcu z jakiejś przyczyny to 15200 jest tutaj bronione przez byki. US30, sytuacja bliźniacza, czyli luka wzrostowa, potem kontynuacja wzrostów, zatrzymanie na 35200, dość ważny opór, próba cofnięcia i domknięcia luki 34700. Tendencja ogólnie wzrostowa i chyba tego bym się na razie trzymał, ale też będę pamiętał, że aktywność niedźwiedzi w okolicach 35200 to nie jest coś przypadkowego, a tym samym też w stronę 34000 też trzeba będzie zerkać. Zobaczymy, czy w tym tygodniu będzie na tyle dużo optymizmu, żeby tworzyć nowe wyższe szczyty. Przypomnę, wyjście powyżej 35200 daje perspektywę na to, żeby szczególnie na wyższych horyzontach czasu otworzyło się potencjał na atak na nowy szczyt, a ten ostatni powstał w styczniu 2022. S&P 500 bliźniaczo, czyli też wzrosty w ramach przejścia na kolejny kontrakt, 4550 jako opór, no i tutaj niedźwiedzie bardzo aktywne w przeszłości. W ostatnim czasie, przypomnę, że było to wsparcie, to jest kwestia końcówki lipca, potem zostało to zamienione w opór, co przyniosło nam test i spadki w stronę 4400. No i od tamtej pory 4550 jest w terytorium niezdobytym i jeżeli tego się nie uda pokonać, no to te 500 spółek rzeczywiście może być w poważnych tarapatach. No, na razie to są oczywiście czyste dywagacje, ponieważ czerwona linia poprowadzona po dołkach w takim wariancie mocno krótkoterminowym jasno wskazuje, że byki mają tutaj jeszcze pewną przewagę. Ja pesymistą na pewno stanę się takim większym, kiedy 4400 zostanie przełamane w stronę 4200. Wtedy będę musiał zerkać już tak na poważnie. Na polskim parkiecie 2000, przypomnę, że było przełamane. Przejście na kolejny kontrakt wyciąga kontrakty terminowe powyżej tej psychologicznej bariery. No zobaczymy, czy uda się utrzymać cenę tego instrumentu powyżej 2000. Jeżeli tak, no to oczywiście oddala to scenariusz związany z testem 1850 z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście otwiera możliwość ataku na 2100. No ale poczekajmy, bo luki rządzą się swoimi prawami, one potrafią być domykane, więc jeżeli cena znowu spadnie powyżej 2000, to uznam to za przysłowiową słabość dla tego instrumentu. Ogólnie w ostatnim czasie myślę, że powoli można byłoby poprowadzić taką linię i co tworzy nam no, już korektę wyższego rzędu, podobną w rozmiarach pod względem ceny i czasu do tej, która miała miejsce od początku roku 2000, tego roku do
a trwającą przez no, 3 miesiące, praktycznie do końca marca. Zresztą mam już naniesioną linię FST właśnie w okolicach 1850, więc jest to obszar geometrycznej równości, a to jest zagadnienie dla mnie kluczowe. Jeżeli cena spadłaby poniżej pomarańczowego wsparcia, to rzeczywiście widziałbym mocną słabość po stronie byków, a myślę, że niedźwiedzie czułyby się tutaj już bardzo, bardzo swobodnie na naszym parkiecie. No dobrze, z mojej strony tyle. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście na jutro i będziemy dalej zajmować się poszczególnymi instrumentami i sprawdzać, co się dzieje w tych interwałach 24-godzinnych, no bo oczywiście spotykamy się codziennie. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.